Siemaneczko, mamy dzisiaj niedzielę, 4 lipca i jedziemy w odwiedziny do Ediego Farmera. A w sumie to tak naprawdę zabieramy Ediego do siebie. Zobaczymy, co tam u niego i zrobimy jakiegoś mojego grilla. Tym razem dzisiaj u mnie. To znaczy u nas. No. Może Edi pokaże, jak ten kombajn gada. Ruski. Rostel masz? No i nie mówi do mnie. Ogólnie niedziela niedzielą, ale myśleliśmy, że dzisiaj zaczniemy kosić jęczmień. Niestety wilgotnościomierz o godzinie 13 pokazał prawie 18% wilgotności, także odpuściliśmy sobie dzisiaj tą akcję w niedzielę, ale jutro już musimy stół od rzepaku odczepić. No i być gotowym na te żniwa, bo no po tych opadach niestety bardzo mocno jęczmień teraz jest mokry, no wilgotny. I co tu zrobić? Jutro znowu pokazują jakieś chmury. I pojutrze znowu, i tak co dwa dni, i w kratkę pogoda będzie. Mogę powiedzieć, że na pewno odmiana Kosmos jest dojrzała. Nie, inaczej, przepraszam, Galileo jest dojrzały, a Kosmos jeszcze musi poczekać. No ale jak myślę, okienko pogodowe uda się złapać, to tylko i wyłącznie skosimy Galileo, a na Kosmos nie wiem. Chyba że prognozy się zmienią. Także dobra, lecimy do Ediego. Jakbyśmy pojechali dzisiaj kosić ten jęczmień, to znowu z Edim byśmy się nie spotkali, bo tak już umawiamy i się umówić nie możemy, bo zawsze coś. Także dzisiaj jesteśmy na metropolii. Dobra, Sławiec. O, jest. Stoi Dojc. O, Dojcyk mały. Rostelma. Wektor. No siemanko. Siema. Dobry. Uzbrojony. Uzbrojony. Co, idziemy zobaczyć Wektora? Bo jeszcze kombajn do mnie nie gadał nigdy. Jak tam ten? Ile spadło? 135 litrów no. U mnie. W okolicach 90, 75 różnie. No tu 85, nie? Bo to ładnie. To zajebiście. 75 storkówko? No to tutaj gdzieś jakaś większa chmura musiała przejść, no. Nie? A ten? A zboże? Ile ma wilgotności? 17 jęczmień. Mówiłem deszcz, 3 dni. Kurde. 3 dni? Nie, ale jutro bym chciał już kosić, bo pokazują deszcz, no. Dziś, wiesz co? Mi się wydaje, że dzisiaj on do tych 15 może pod wieczór no, zejść. Wejdzie, no. Bo tak przebija się to słoneczko, a jutro ma być 27 stopni. A, no. To jutro może tak odbyli, no. By było coś tam można wjechać. No i kwadraciak. Kwadraciak, nie kwadraciak. Robotę ma robić, nie? No, fajne oponki ma takie niziutkie, nie? Ogólnie jest niski, bo nie wiem, dlaczego wszystko jest niskie, jakoś tak zrobione, bo jest rama, widzisz? Mhm. Tu się zaczyna. One są od początku do końca w poziomie. W tym samym, no. Tak, w tym samym poziomie i jak wiesz, on się zakopie, żeby go nie rozerwa, dlatego jest rama dana, nie? Bo w innych to widziałeś, że jest takie coś tam, ten i później rozrywają to kombajnie, nie? Bo tak. A to jest na jednej... Misko te wialnie, wszystko, nie? No. Tam bardzo nisko też, nie? To mocowanie. Wyobrażacie sobie, co Ruski robią, nie? Kamaz. No, tak, dokładnie. K700. Dokładnie. No. One muszą wytrzymać. To, ale z tyłu też ma duże koła, to ja nie mam takich. Nie masz takich. No, prawie jak przednie. Po to, żeby wyrównać. Prawie jak przednie, no. No, no. No jest właśnie wszystko na wierzchu. Wiesz, co mi się tylko właśnie nie podobało? Z tej strony ma wszystkie całe napędy. Jak pokazywałeś w filmie z tą sieczkarnią, nie? Że ona będzie się kręcić, jak pióro dasz do góry i blachę przestawisz, to ona będzie się kręcić, tak, nie? Dalej będzie chodzić. To trochę słabo, kurde, tak. No, bo tutaj, no właśnie, to trzeba ewentualnie... Trzeba ściągać paski. Kurde, to trzeba, nie? Tego nie wymyślili. Nie wiem, dlaczego to jakieś podejście konstruktorów jest, chyba mi się daje na to, że... Prościej, prościej, no dokładnie. No, to oni tam chyba snopków za bardzo nie robią, więc jadą wszystko pewnie tną, nie? Nie wiem, jak u Ruskich jest, nie byłem i chyba nie chcę jechać. Ja też. Chociaż z Władimirem w pewnych... Nie, na wycieczkę by się pojechało zobaczyć, jak oni technologię mają. Ale tak to raczej nie jest, nie po drodze. A tyle, co na YouTube też u nich tam to widać. No.
Kurde, jest... pasków to też tutaj za dużo nie ma. To koła są aluminiowe, czy jakie? Aluminium. Nie pomalujesz. Kurde. Co, zobaczymy kabinę i jedziemy do nas, nie? No, jak najbardziej. Grill się już grzeje. Fajnie. No. Nie, bo kurde. No, oglądałem właśnie. Nie? Ale że ma dwa akumulatory po przeciwnej stronie? No właśnie. Nie? Będzie mówił? Na początku się komputer włączy, nie? Raz przykręcić stacyjkę tylko, nie? Pszenica ustawiona. No, możesz go odpalić jak chcesz. Mówisz? No, no ba. Olej, olej w silniku jest? Oj. O. Zagadał. No. Ten monitor teraz robi taki dosyć fajny, powiem ci. Ale to jest ten już nowszy, nie? A, to jest, to jest ten nowszy, no. Ten co gada. Mhm. Tam jak chcesz ruszyć, to jest parking z prawej strony na dole. Na podłogę. A, no widzę. No, żeby ruszyć, to musisz go ten. Ja muszę się przyzwyczaić do niego, bo nieraz zapominam. No, wiesz, jak wręcz to. Na przycisku, no. Dokładnie, no. Teraz na guzik trzeba. Dobrze i niedobrze. No, dobrze i niedobrze. Ale nie ruszy, jak jest włączony. A, klima się włączyła. No, klima. A jeszcze nie sprawdzałem jej. Ale słychać było opór, nie? Tak, no, jeszcze no. Fajnie, bo mogę nogi sobie ułożyć. A, bieg włączony. Najlepiej dwójkę do góry w prawo. Bo tak najlepiej kładę. Dasz ten? Posłuchaj się. O, będzie coś mówił. Temperatura. Ale ciepło jest, nie? I temperatura pokazuje, że... Musi jeszcze chyba tam powyżej 60 stopni. Aha. Tak silniczek fajnie pracuje. No, kominsa, wiesz, że to nie jest ruski, nie? A koguty nie działają. Eddie, koguty nie działają. Koguty nie działają. Działają. Tak? To nie ten, z prawej strony chyba jest. A. O. A co ja włączałem, ty? Ja myślałem, że koguty, ty. Kurde. To nie spojrzałem dobrze. No dobra. Ciekawy. Ciekawa maszynka. Dobra. Idziemy, bo gorąco. Fajny, zwrotny, nie? Kurczę, powiem ci, no jest super sprawa, bo ta macha. Jak jedziesz, to ja na przykład machy nie widzę. No tak. Jak podjeżdżam pod paletę, no czy jest tam dobre. Czy turen, no to jest dla mnie bajka, nie? Też nowy był brany? Ile motogodzin ma? 700. Jakieś większe problemy przez te motogodziny? No to wymieniałem te pompy z tamtej strony spolone, a to przez tura, bo wiesz, miejsce kręciłem na betonie. No to dwa razy ukręciłem wałek, nie? To teraz wkładałem zamienniki pompy, nie? Tam jeszcze z mocniejszych. Pompa od tego. Od hamulców, ale to był po prostu ten. Wina tego. Amortyzatora hydraulicznego, nie? To nie był koszt jakiś duży tych remontów przez te motogodziny. Tam dwa, a tam tutaj pompa też dwa, moja robocizna. A tamto wcześniejsze było na gwarancji. Wentylator trzeba pilnować, nie? Używam wentylatora. 2000 godzin i już trzeba patrzeć, czy co, się coś czyli dzieje. godny polecenia traktor. Mimo wszystko na tyle godzin, co mi zapewnicza. No ja robiłem do tej pory co roku 1300. No to zdrowo. Pobijam błotem. Muszę to testować. Siedziałem na nim na ten. U mnie maska się wgniata, jak szyby się myje w Jandirze. Kamera się grzeje, to jedziemy do nas. Tak. Ale się robi ciepło, nie? No. Jeszcze trochę, jeszcze zobaczysz. Pojedziemy i będziemy kościć. To jedziemy po drodze mierzyć wilgotność, nie? Ona by wyglądała, ładnie wyglądała.
No te 5-6 on by dało, nie? Może to jest źle. Mi się wydaje, że dobrze. Jest źle. Fajnie wygląda tu, gdzie jest mokrzej, nie? No, no, no. A ty jedź tu w prawo. Jedź w przylicę, chuj. No to przejdziemy się, nie będziemy przecież jeździć, kurde, ja tak nie lubię. Będzie. Zaszalejemy. Nie no, kłos jest ładny, gruby, tylko że stek od spodu, nie? Ale miałem ładne, grube ziarno. Masz ile śniegowe, nie? Ja miałem problem właśnie z jęczmieniem. Bardzo długo chorował. Był bardzo mocno rozkrzewiony. Wcześniej posiany i... Jak już się tak pozbierał i chciał iść, to znowu zaczęło później, kurwa, grzać. Tutaj widzę też te drobne przysy. Tu gdzie widać właśnie słaba ziemia, o. To widać, na pszenica nawet siada. No i rzepak też już siadł, nie? Ale tutaj w sumie jedna z najlepszych działek. Tu jest czwarta, a klasa trzecia B. O, kawałeczek. Trzecia B. No to tu jest chyba 20 arów. Czy 30, nie? Próbuję na Saszę, bo tu było i zjedzone, i on taki był nierówny. Kurde, wysoki, no. Nie ma tych rozgałęzień dużo, nie? Ale jest ładnie, nie ma to. Dużo jest. No jest, zobacz, tutaj to na pewno po robakach chyba, nie? Po łóżku. I to jest właśnie efekt tego, że wycofali nam proteusa i inne substancje, których nie możemy po prostu bronić nam rzepaku. Było teraz tymi, co są po prostu dostępne, one po prostu nie działają, to są dla nich super. Jasne, jasne. To my sobie będziemy jeździć pryskać. Zobacz na to. 20 razy, 30 razy, no zobacz ile. No, nie ma ziarek, no. Tu tak samo. I są robale. Łodyga. No, no zobacz. A na robaki było często pryskane, nie? No dobra. Redukcja plonu będzie. Standardowo. Ciężko wyjść. Standardowo. No. Teraz no, ścieżkę wydeptaną, od razu tam wejdziemy. Dawaj, Edi pierwszy. Co przez szlaki. Chyba ty się lubię wejść, ale nie są to... Więcej? Nie wejdź. No. Ale patrz, to są już. Tak, pewnie. Pewnie, że tak. Gdzie to jest błąd? W środkach ochrony roślin widzimy błąd. Błąd. Nic innego. Jaki byś nie zrobił teraz środkiem, one nie działają po prostu, nie? Co tu się dzieje? O, panie, no, no i zobacz. No, zajebiste. Tutaj nie widać żadnych. A co to w ogóle? No nie wiem właśnie, gdzieś się złączył chyba, nie? Zobacz, patrz. No, ty dziwny, żółwka. Patrz. Nie, to z takiego trzeba wziąć ziarka i będzie zobacz. Jakaś fajna odmiana. Widzisz to? No. To jest jakaś mutacja. Zobacz. To ma łuszczyn, ty. To fajnie wygląda. No, fajnie, fajnie, zobacz. Gęsty. Nie? No. Zobaczymy, jak to będzie sypać. Grupy trawy. Ogólnie tam mam, widać, bo tutaj tylko sąsiada hektar jest i tam 25 hektarów do końca, to tam jest takie miejsce, gdzie nie ma w ogóle rzepaku, wszędzie tak samo robią. To wygląda obiecująco na tym hektarze, tu hektar jest. Aha. Wszystko takie było, nie? No. Mówię, co się stało, że się nie udało. Tu jesteś. No. Mi się podoba praca silnika, nie? Zobacz, jak to chodzi. Naprawdę, jeśli chodzi o sisy, to... Piękne, pracuje. Ciebie przecież nie nagrywa. Ale nie w tą stronę kamera. No. Na kameru mnie tutaj, o.
Eddie, powiedz mi, czy ty w życiu swoim kiedyś tak podnosiłeś jakieś ciężary na klatę, czy pompki jakieś robiłeś? Nie, człowieku, stówka na klatę szła na 5 razy. Naprawdę? No. Sprawdzimy? Mam siłownię. Ale ja jestem teraz człowieku, 10 lat więcej. To nic, no to do 50 dołożymy. To będzie 10 kilo. To idziemy. Ty. Idziemy, nie? Kurde. No to idziemy. Czy poczułeś się młody? To tak po piwie, na siłownię, bicepsa, nie? O, a jutro zakwasy. Śmirów tam bez kilogramów. Jutro zakwasy na ten, na ziemniaczki. Dobra, idziemy. Tu mamy już dyszek. Tak wygląda nasza pakownia, co prawda nie ma czasu kiedy. My z bratem przez dwa lata co dwa dni cały czas 40, nie? No. I tak wiesz, do stówy, do stówę później tak na 5 razy. Znaczy na tym stówę robiłem. Nie, na leżąco. Na leżąco, nie? To stówka na parę razy. No ja ci powiem mój rekord, bo kiedyś ćwiczyłem więcej. Ale fajnie coś podoba. 160 na klatkę brałem, nie? Na parę razy. Serią robiłem stówą, serią, nie? Ale to, no... Nie, stówę tak potrafiłem 3 do 5 razy, zależy jaki dzień, nie? Ale miałem... O, ktoś przyjechał. Ale to 2005 rok, nie? To było ile? Tam... No, chyba 16 lat temu, nie? No, a ja już od tej pory jak żonę poznałem, to nie było zapotrzebowania mocy. Po co ćwiczyć, nie? Uważaj. Zapotrzebowania. Mocy nie szedł, bo to 50 tak właśnie, no to szło nam 15 razy, 10 razy. A ile ważysz? 7. No to 7 dych. Więcej. No to 7 dych damy. To 50. To będzie tytuł. Ile Eddie wyciśnie? Dawaj 10. Nie, zrób 7 ze 2 razy. Mamy 70. Człowieku, dokręcasz to. Dobra. Szpilko odkręcasz, masz ten maszu. To 7 dyszek. W dojcu 8. No w sumie tak, nie? Racja. Co to jest? 70. Już? No, w podyszce dorzuciliśmy. Okej. Zobaczymy, ile wyciśnie. Dawno jeszcze ćwiczyłem, ale... Wstań, Kuba, z tyłu, w razie było... No, bo krzywo trochę. Krzywo. Słuchaj, bo ten zakręcie równowagi. Krzywo złapałeś trochę, ale idzie, kurde. Nie, no, Eddie, jedno. Wolniej. Ja 16 lat. Kuba, asekuruj. Dobrze, nie. Daj 9. Ma krzepę. Tylko no dobra. Asekurujcie już, nie? Wtedy stajemy z boku. Człowieku, ja tak... Dzień dobry. Eddie, tylko równo złap. To jest 90 kilo. Nie wiem właśnie, gdzie jest równo, nie? Kuba, tutaj łap, jak coś, nie? Równo masz tutaj, jak łapiesz. No, ale wolno już robić. Bo ja wiem. Wolniej staraj się robić. No jest, okej. O, raz. No. Ile tu jest? 90. To, ale to ma siłę. Ja już 9 dych nie potrafię. Czy naprawdę? 90. Jakbym ćwiczył... Ja pierdzielę, ty. Jakbym ćwiczył, to powiem ci... Spróbuj, Baksik. No co? Ty nie podniesiesz? Nie spróbuj. Mały, ale byk. No. A co kurujemy? Nie, robimy. Co? Ty nie trzeba. Nie trzeba. On jak piłeczkę podnosi. Jak to mówią, jak dla byka kartofel. No ba. No nie. Niech to już teraz z rolnikami zazdrze. Dokładnie. Same takie byczki, nie? Jak leżał na takiej tym właśnie, tylko że od dołu miałem, nie? No. To takie stówka na 5 razy. 110. A to 110 to już brat, ja już nie szalałem, bo czułem, że to było bardzo źle. Już trochę waży. Ale no mówię, okej, 160 brałem. Ale ćwiczyło się codziennie. Zajebiste. Eddie, no jak, fajnie jest? Stare dobre czasy, za młodego, jak się szukało żony, którą się już znalazło. Dopóki się szuka żony, to jest moc, a później już nie trzeba. Filmik z dzikami. Pozdrawiamy Darka, który mi wysłał ten filmik. Ogólnie to jest obok mojej pszenicy. Zobaczcie, jak podchodzą dziki do tej sprawy. Zobacz, co robią. Z chodnikiem. Dyma chodnik trochę, co? To tak jakby wyglądało, jakby zgwałcił ten chodnik. Gdzie są ekolodzy? Obrońcy chodników, nie? Obrońcy chodników! Co to się dzieje? To na żywo leci, proszę państwa. Co to się stanęło? Kończymy akurat. Jakby nie było, Eddie namówił na dębowe. Dębowe. I bardzo fajnie mocne. Posmakowało to piwko, 7%. Reklama, za którą na nic zapłacą. Dokładnie. Za te żniwa, nie? Za żniwkę. Za te żniwa. Zdróweczko.
Kocioł trzeba dołać puste butelki. Z góry spalone. Od dołu zielone. Nie, od góry zielone, od dołu spalone. To poczekajcie, napełnimy i nagramy jeszcze raz. Zdrowko dla wszystkich widzów. Za te żniwa, żeby nie padało nam, nie? Tak. Wygraliśmy z internetem. Rolnicy górą. Rolnicy górą. Pozdrawiamy i na koniec ten. Piosenka. Jak w familiardzie. Lampka nie działa, nie? A? Od środka nawet nie otworzysz. A wiesz kiedy otworzysz? Działaś? Będzie nas widać czy nie? Będzie nas widać? Światło za z tyłu zapalą. O, to was chociaż będzie tam widać. Nie musi być widać. Panie i panowie, ogólnie mamy wesoły autobus. Czyli fajnie jest. Miło było, ale się skończyło, jak to się mówi. Tak, rano trzeba wstać. Rano, o 5 rano Edi wstaje, kopie ziemniaków, 20 worków. Także niedużo, także Edi da radę. Po 5 browarach. Nie będzie problemu. Ja myślę, że chyba jutro... Trafię w rajki, mam nadzieję. Ja myślę, że jutro, jak aura pozwoli, to no, zaczniemy kosić ten jęczmień. Ale zobaczymy, bo pokazują co chwilę przelotne opady. Także co? Żegnamy się z widzami. To wszystko na dzisiaj. Wszystko pamiętajcie, dobrego. Subskrybować kanał. Spokojnie, teraz żniwa idą, będzie padać. Będzie padać. Tak jak w parodii, nie? Na razie, trzymajcie się, hej. Siemanko, pozdrowionka, hej.